Witam w kolejnym filmie, gdzie pokazuję, jak przygotować łazienkę z rynku wtórnego pod układanie płytek. W tym filmie chciałbym Wam pokazać, jak wyprostować ściany, jak je przygotować, czego użyć i jakich błędów unikać. Jeżeli chodzi o możliwość prostowania ścian, to jest do wyboru kilka opcji, jeżeli chodzi o łazienki. Możecie skuć wszystko to, co jest istniejące i wytynkować. Najlepiej tynkiem cementowo-bawiennym, ale nie ukrywam, jest to dość trudne dla nowicjusza, jest to czasochłonne i wymaga, powiedzmy, rozplanowania tego w czasie, ponieważ ten tynk wymaga dobrego wyschnięcia pod późniejsze prace. Ja Wam pokażę, jak ja prostuję ściany najczęściej, czyli właśnie przy użyciu profili, które są za mną, czyli profile stalowe i płyty zielone i wzorokartonowe, które są przeznaczone do łazienki. Na samym początku musicie dogadać się z klientem, inwestorem, czy dane pomieszczenie musi mieć kąty, czy nie musi. Oczywiście są miejsca czy ściany, które wymagają tych kątów i to jest bezwarunkowo. Na przykład takie miejsce jest kabina prysznicowa lub jakieś szafki, czy typowo kwadratowe meble, które naprawdę dochodzą do narożnika i wymagają tego kąta. Coraz częściej spotykam łazienki duże, które nie są w pełni, powiedzmy, zaadaptowane tak na ciasno wszystkimi meblami itd., itd. I inwestorzy są skłonni na przykład zrezygnować z kątów na rzecz wielkości łazienki. A czasami naprawdę spotykają się już z przypadkami, że murarze mocno popłynęli ze ścianami i żeby zrobić kąty w łazience, trzeba było mocno ją znażać. Przechodząc już do wykonania samej konstrukcji, chcę Wam pokazać, jak się za to zabieram. Tak jak wspomniałem wcześniej, dla mnie najważniejszym punktem odniesienia jest kabina, więc od niej zaczynam. Przykręciłem sobie przyścienny na dole, na tej ścianie i na tej, czyli tam, gdzie będzie kabina. Wyznaczyłem sobie kąt prosty. Teraz jak to zrobić? Po pierwsze, używacie kątownika, najlepiej najdłuższego, jaki macie, i ustawiacie sobie, docinacie sobie przyścienny, jeden, drugi, na te dwie najważniejsze ściany. I teraz tak, tak manewrujecie, powiedzmy, tymi profilami, żeby jak najmniej zwężyć pomieszczenie. Czyli jeżeli się da dobić tutaj, no to z automatu tam Wam wychodzi na zewnątrz. I odwrotnie jest na tej ściance, więc musicie to jakoś wypośrodkować. I teraz jest tak, dobra, macie to zrobione. Teraz wypadałoby sprawdzić, czy naprawdę macie ten kąt. Oczywiście ja to sobie już teraz zakołkowałem. Pamiętajcie, ja tutaj nie mam ogrzewania podłogowego, więc mogę wiercić gdzie chcę. Jeżeli jest podłogówka, to najlepiej dogadać się z inwestorem, żeby Wam pokazał, gdzie są rurki, bo na pewno będą zdjęcia. A jeżeli nie, no to pozostaje Wam szukanie albo modlenie się, żeby nie trafić w rurkę. A więc tak, kątownikiem sprawdzacie sobie kąt. Najlepiej jak najdłuższy. Ale co, jeżeli nie macie długiego kątownika? Już tu nieraz wspominałem. Od matematyki się nie ucieknie. Posługujecie się bardzo prostym wzorem. 6, 8, 10. Czyli znaczycie sobie na przykład 60 na tej ściance, 60, 80 na tej ściance i przekątna Wam musi dać metr. Zwiększacie sobie wielokrotność, czyli zamiast 60 120, zamiast 80 160, zamiast metra 2 metry. I kurczę, zmierzycie czy skontrolujecie kąt w każdym rozmiarze, nawet najdłuższym. Więc najprościej jest kątownik, można oczywiście użyć lasera, ale nie każdy go posiada, a metrówkę raczej każdy ma, więc to można jak najbardziej zrobić. Czyli przyścienny kręcicie do podłogi, to samo jest do sufitu, ja już to mam zrobione. Ustawiacie sobie kąt, tak żeby minimalnie zwężyć łazienkę. I następnie rozmieszczacie profile co 40 cm. A dlaczego co 40? I w ogóle dlaczego ja stosuję profile? A coś może powiedzieć, przecież można to przykleić na kleju i też będzie dobrze. W teorii tak, tyle że podpłytki powinno być
mocowanie mechaniczne, czyli nie klejone płyty, tylko wkręcone, czy to do profili, czy do M-systemu, czy do podobnych po prostu rozwiązań. Podpłytki raczej się nie stosuje, czy nie powinno się stosować klejone płyty. Jak macie profile na każdej ścianie rozłożone, polecam rozmierzyć profile w ten sposób, żeby były co 40 cm. Fakt, da się. Jest dopuszczalne, żeby na ściankach robić co 60, ale pamiętajcie, dajecie to w łazience, dajecie to pod płytki, które ważą. I przede wszystkim łazienka jest pomieszczeniem robionym na lata, więc naprawdę proponowałbym dać co 40 cm taki profil i wypada go czymś usztywnić, bo to, że jest profil przyścienny na suficie, czy przy suficie u góry i na dole, to są, nazwijmy to, tylko takie szyny prowadzące. Teraz wypadałoby Wam to ustabilizować, żeby profil nie latał do przodu i do tyłu. I ja do tego używam takich wieszaków. To jest wieszak ES. To są różne długości. Ja mam tutaj bodajże, to jest 10. Więc zaraz Wam pokażę, jak ja się za to biorę. W moim przypadku wysokość pomieszczenia, w tym przypadku na gotowo, wynosi 2,5 metra, więc ja mniej więcej w połowie dam sobie takiego S-a, zamontuję go w ten sposób, że tutaj wiercę się w ścianie, zaginam uszy na dwóch kołeczkach i później tutaj hełkami ustabilizuję go sobie do pionu, żeby cała ściana nie latała do przodu i do tyłu. Można to zagęścić, wszystko kwestia gustu. Jak dla mnie S, co podniosłem 1,25 m, to nie jest zły wynik. Jeżeli ktoś naprawdę ciężkie, grube płytki czy cokolwiek w ten deseń planuje montować, lepiej na przykład dać 2, a nawet 3 S. Zawsze to jest stabilniejsze i pewniejsze na przyszłość. Pamiętajcie, bo łazienkę się robi na troszkę lat. Jak widzieliście, ja do ustawiania profili używam lasera oraz takiej zwykłej tarczki. Ustawiłem sobie laser w odległości od profila tak, żeby mi to powiedzmy wiązka lasera była na środku tarczki. Tutaj. Tutaj, czyli powiedzmy inaczej, skrajnie w lewo, skrajnie w prawo jest to samo. I teraz, tak jakbyście powiedzmy przykładali do sufitu w ten sposób, tarczkę do góry, tak tutaj ustawiacie sobie, o, widzicie, w ten sposób, że laser powiedzmy oświetla Wam z obu stron profil. No i wiecie, że macie go przekrzywić w prawo bądź w lewo. Super opcja, jeżeli jesteście sami i musicie to sobie wypionować, bo nie używacie, powiedzmy, nie potrzebujecie dodatkowej osoby. Przystawiacie tarczkę, ustawiacie i tyle. Wszystko fajnie, jeżeli macie proste ściany. Trzeba wzmocnić je, powiedzmy tak jak ja tutaj mam, czyli daję S-a, czy na środku, czy gdziekolwiek indziej. I macie dojście z prawej strony i z lewej profila. A co jeżeli macie na przykład okno, gdzie macie pion ustawiony na profilu, tutaj przykręcacie płytę, tu ją wklejacie, no ale jak to ustabilizować tutaj? No. Pierwszą opcją jest to, że na przykład jak ja tutaj mam parapet, poniżej parapetu sobie daję S-a i u góry również mogę dać S-a i powiedzmy mam 1,25 m, czy tutaj chyba jest 1,30 m, nie podpartego, ale już profil jest stabilny. No. Ale można to rozwiązać jeszcze w ten sposób, na przykład jak ja tutaj to zrobiłem. Od razu mówię, nie wiem, że to jest książkowe i nie wiem, jakie jest rozwiązanie książkowe na tego typu, powiedzmy, sytuację. Jeżeli wiecie, to dajcie znać. Z odpadu profila, czy to przyściennego, czy głównego, robię sobie taką L-kę. Tutaj sobie ją, o, albo poczekajcie, to mam jeszcze nieskręconą. O, robię coś takiego. Taką L-eczkę. To nazwijmy, jest to skręcone pełką, żeby to się nie rozjechało. I teraz przekładam to tutaj, tutaj wiercę na dwa kołki, a tutaj przykręcam do boku przyściennego.
czy do boku głównego, oczywiście pionując ten profil. No i wygląda to w ten sposób, no i macie to stabilne. Tutaj, tu jest zrobione identycznie. Pamiętajcie, przede wszystkim profil musi być stabilny. Tak jak mówię, nie wiem, czy to jest regulaminowe, czy książkowe. No, książkowe raczej nie jest, ale wychodzę z założenia, że cel uświęca środki i konstrukcja musi być stabilna. I dlatego coś takiego stosuję. Jeżeli wiecie, jak to rozwiązać, nazwijmy to bardziej systemowo, czy bardziej książkowo, dajcie znać. We'll be right back.